Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy dzisiaj w Szczyrku 42. Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. I tradycyjnie sympozjum zaczynamy od debaty online. Debaty, która nie jest adresowana zasadniczo do uczestników sympozjum, którzy się zjeżdżają. Oficjalne otwarcie nastąpi o godzinie 12:30, wtedy ta sala będzie pełna. To jest debata, którą przygotowujemy przede wszystkim dla tych analityków, ekonomistów, którzy są zainteresowani opiniami zaproszonych przez nas naprawdę znakomitych autorytetów, znakomitych fachowców na temat tego, jak wygląda dzisiaj sytuacja polskiej gospodarki, jej perspektywy, ale w szerokim kontekście. Staramy się też, żeby w każdej takiej debacie online pojawił się jakiś wątek przewodni. Tym wątkiem przewodnim w dniu dzisiejszym będzie problematyka zatrudnienia, pracy, rynku pracy. W tym będziemy starali się przedstawić Państwu informacje o jednym z takich ciekawych i relatywnie nowych instrumentów, który ma poprawiać sytuację na rynku pracy, zwiększać zatrudnialność, a mianowicie na temat programu Wsparcie w Starcie. Do dzisiejszej debaty online, jeszcze raz to podkreślam, zostali zaproszeni pan dr Mirosław Gronicki. Mirek Gronicki był moim kolegą rządowym, był ministrem finansów w rządzie Marka Belki, jest bardzo cenionym analitykiem, jest człowiekiem, który prowadzi swoją działalność jako człowiek wolny, doradza bardzo wielu potężnym organizacjom finansowym, jest świetnie rozeznany w problematyce zjawisk globalnych, w tym funkcjonowania rynków kapitałowych, rynków finansowych. Ja będę przedstawiał gości w takiej kolejności, jakich później będę prosił ich o opinię. Drugą osobą, która akurat dochodzi w tym momencie, ponieważ jesteśmy w Orlim Gnieździe, wysoko, a droga jest niestety nieprzygotowana przez zarządcę drogi, profesor Sławiński, który jest już, musi iść piechotą, aby dojść do tego wysokiego punktu, ale dojdzie na czas, by opowiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja w polskiej gospodarce. Przypomnę, że pan profesor Andrzej Sławiński jest dyrektorem Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, był członkiem Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji i jest związany ze Szkołą Główną Handlową. Później będę prosił o opinię pana profesora Jacka Męcinę. Jacek Męcina jest specjalistą właśnie z zakresu zatrudnienia, rynku pracy. Do niedawna był sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zresztą w ministerstwie tym także funkcję ministerialną pełnił wcześniej. Jest w tej chwili jednym z członków nowej Rady Dialogu Społecznego i będę z pewnością chciał prosić o opinię na temat, jak zapowiada się funkcjonowanie tej nowej formy dialogu społecznego i jest związany z Uniwersytetem Warszawskim. Kolejnym gościem, którego zaprosiłem do tej debaty, jest pan Radosław Stępień, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Osoba, która była związana z różnego rodzaju instytucjami, także instytucjami publicznymi, w tym Ministerstwem Infrastruktury. Pan prezes jest tą osobą, która właśnie będzie pokazywała, jak z punktu widzenia tego ważnego publicznego banku tego rodzaju instrumenty mogą być wykorzystywane dla rozwiązywania ważnych problemów gospodarczych i społecznych. Oczywiście w szczególności chodzi właśnie o program Wsparcie w Starcie. I naszym uczestnikiem jest także pan Rafał Sułkowski, prezes Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej. Rafał jest absolwentem GAP-u, jest absolwentem naszego środowiska. Jest osobą, która z nami systematycznie współpracuje, ale w tej chwili przede wszystkim właśnie zajmuje się pożyczkami dla studentów i absolwentów i jest tą partnerem pana prezesa Stępnia, jednym z partnerów, którzy ten instrument uruchamiają praktycznie, mają kontakt z pożyczkobiorcami, pilnują tego, aby te środki rzeczywiście
służyły temu założonemu publicznemu celowi. Proszę Państwa, znakomite grono. Mamy czas do godziny 10:30 i będę prosił w tej pierwszej rundzie wszystkich panów o mniej więcej 5-7-minutowe wypowiedzi, ale w tych tematach, o których wspominałem, zaczynamy od Mirka Gronickiego. Mirek, bardzo bym cię prosił, żebyś zechciał nam powiedzieć, jakie są najważniejsze twoim zdaniem dzisiaj zjawiska, którymi powinniśmy się interesować, gdy chodzi o rynki światowe, w ogóle o gospodarkę globalną, ale w szczególności o rynki kapitałowe i rynki finansowe, bo tu wiesz, ty wiesz o tym najlepiej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, trudno w 5 minut zmieścić tyle informacji, które by się chciało. 5 do 7. 5 do 7, ale spróbuję. Pierwsza teza, gospodarka światowa rozwija się w tej chwili w sposób wyjątkowo zróżnicowany. Nie ma takiego jednolitego trendu, który obserwowaliśmy jeszcze przed kryzysem finansowym lat 2007-2008. W tej chwili mamy sytuację taką, że Stany Zjednoczone są liderem wzrostu wśród gospodarek wysoko rozwiniętych i to powoduje, że Stany są w zupełnie innej sytuacji finansowej i kapitałowej niż cała reszta świata, co odzwierciedla się w najważniejszych dwóch elementach rynku finansowego. Kurs dolara jest mocny w stosunku do każdej innej waluty. Wzmocnił się bardzo w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, więc jest to czynnik, który pokazuje, jakie jest zaufanie rynków do gospodarki amerykańskiej. Drugi element, który też jest istotny, to jest to, że Rezerwa Federalna praktycznie zakończyła etap poluzowania ilościowego jako pierwszy z dużych krajów wysoko rozwiniętych. Podniosła stopy też jako pierwszy z tych krajów. I ta tendencja prawdopodobnie będzie obserwowana w najbliższych kwartałach tego roku. Więc to jest ta rzecz, na którą wydaje mi się, że należy zwracać uwagę, to znaczy to, w jaki sposób Stany Zjednoczone wyszły z kryzysu i potrafiły umocnić swoją pozycję lidera w gospodarce światowej. Druga teza to jest to, że Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej są nadal w sytuacji dość problematycznej, aczkolwiek widać, że gospodarki się odbijają. Też my widzimy zróżnicowanie tem wzrostu. Ja nie mówię o krajach nowych, które zostały przyjęte do Unii Europejskiej po 2004 roku, mówię o starej Unii i tych krajach, które należą do Eurolandu. Tam mamy do czynienia jeszcze z dużymi kłopotami, ale powoli sytuacja się stabilizuje. Na pewno poprawa jest znacznie wolniejsza niż w Stanach Zjednoczonych, natomiast można powiedzieć, że w ciągu najbliższych kilku lat sytuacja będzie podobna do tego, co obserwujemy obecnie w Stanach. Wielka Brytania jest wyjątkiem wśród krajów unijnych, ale wyjątkiem dlatego, że ma swoją własną walutę i ma też do tego zupełnie inne relacje z gospodarką światową. Wobec tego jej sposób wychodzenia z poluzowania ilościowego i z kryzysu będzie zapewne szybszy niż Eurolandu. Po drugiej stronie bieguna możemy zaobserwować sytuację niepokojącą wśród krajów, które należą do grupy określanej nazwą BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Te kraje niestety, może z wyjątkiem Indii, mają potężne kłopoty zarówno finansowe, jak i gospodarcze. Największe Brazylia, nieco mniejsze, ale też poważne Rosja i to też trzeba brać pod uwagę, bo to oczywiście kształtuje całą sytuację na
rynku krajów wschodzących. Jak Chiny chorują, to wszystkie kraje, które są dookoła, łącznie z Japonią, Koreą Południową i krajami południowo-wschodniej Azji, również są dotknięte tymi problemami. Więc Chiny to jest w tej chwili problem, aczkolwiek rząd chiński próbuje rozwiązywać go po swojemu. Moja hipoteza jest prosta. Korea i Japonia rozwijały się w podobny sposób, jak się rozwijają Chiny. Chiny miały bardzo długi okres szybkiego wzrostu gospodarczego bez, nazwijmy to tak eufemistycznie, konsolidacji. I teraz chyba jest czas na konsolidację, na poprawienie struktury wewnątrz gospodarki chińskiej, a to z reguły oznacza wolniejsze tempo wzrostu, a może nawet i spadek wzrostu gospodarczego, spadek tempa wzrostu gospodarczego. No więc to zobaczymy, jak to będzie się rozwijało w najbliższych czasach. Na razie jest to duży znak zapytania. Jeszcze chciałem na koniec, bo czas się zbliża, kolejny element, który należy obserwować, to są ceny ropy naftowej. Ceny ropy naftowej są w tej chwili na poziomie 30 dolarów. Biorąc pod uwagę siłę nabywczą, jest to podobna cena, jaką obserwowaliśmy w poprzednim kryzysie naftowym. To był koniec lat 90. Przypomnę, że wtedy ceny ropy naftowej były poniżej 20 dolarów, więc to jest ten element, na jaki chciałbym wskazywać. Czyli generalnie rzecz biorąc, powtarzam pierwsze swoje zdanie, sytuacja jest w gospodarce światowej bardzo zróżnicowana i niestety to zróżnicowanie będzie miało określone skutki gospodarcze i finansowe dla Polski, ale o tym to będzie mówił profesor. Proszę Państwa, z tego, co powiedział nam Mirosław Gronicki, najbardziej syntetyczna myśl i bardzo ważna myśl jest następująca. O ile od 2009 roku przez wiele lat uważano, że przyszłość gospodarki w sensie koniunkturalnym, gospodarki światowej, zależy od krajów nazywanych emerging markets, między innymi od gospodarki Chin, Brazylii, to te kraje, nie tylko grupy BRIC, ale właśnie te kraje gospodarek wschodzących ciągnęły w górę globalny wzrost gospodarczy. Natomiast problemem wydawały się gospodarki krajów wysoko rozwiniętych. To, co tu zostało dzisiaj przedstawione, oznacza zasadniczą zmianę. Dzisiaj to gospodarki rozwinięte zaczynają wracać na swoją pozycję, na swoją ścieżkę wzrostu, adekwatną dla ich potencjałów i poziomu rozwoju, a problemem coraz poważniejszym stają się właśnie gospodarki te wschodzące. I to jest kontekst, w którym prosiłbym o wypowiedź pana profesora Andrzeja Sławińskiego, przepraszając go za trudne okoliczności dotarcia na naszą debatę, choć nie spowodowane przez nas organizatorów sympozjów. Bo chciałbym nie tylko prosić cię, Andrzeju, żebyś zastanowił się nad tym, w jaki sposób może oddziaływać to na polską gospodarkę, ale żebyś także powiedział, czy polska gospodarka z tego punktu widzenia jest dzisiaj raczej gospodarką rozwiniętą, czy raczej gospodarką wschodzącą, a w związku z tym, czy raczej powinniśmy patrzeć na to, co się dzieje w innych krajach, licząc się z tym, że nas to będzie dotykać, czy raczej powinniśmy orientować się na to, co robią kraje wysoko rozwinięte. Dziękuję bardzo. Przepraszam za spóźnienie, ale GPS mnie zwiódł i musiałem przyjść, a nie przyjechać. W tym kopnym śniegu z walizką niełatwo się idzie. Odpowiadając na pytania profesora Hausnera, rzeczywiście jest tak, że jesteśmy wciąż gospodarką wschodzącą. Ja bym porównał naszą sytuację do tego, co działo się w Europie Zachodniej w latach 50. i 60.
kiedy do Europy Zachodniej napływały masowo amerykańskie inwestycje bezpośrednie. Bo nie ulega wątpliwości, że przed II wojną światową Stany Zjednoczone zdobyły nad resztą świata przewagę i technologiczną, i menedżerską. Amerykańskie firmy dysponowały nowocześniejszymi technologiami niż firmy europejskie i były znacznie lepiej zarządzane. I po II wojnie światowej w latach 50. i 60. płynął ogromny strumień przez dwie dekady amerykańskich inwestycji bezpośrednich, co umożliwiło Europie Zachodniej zamknąć stopniowo, zamykać lukę i technologiczną, i menedżerską. I dzięki temu wydajność w Europie rosła szybciej niż w Stanach Zjednoczonych, no bo do Europy płynęły te nowoczesne amerykańskie technologie, których gospodarka europejska nie miała. I zaczęła zawężać się luka pomiędzy wielkością dochodu narodowego Stanów Zjednoczonych i krajów zachodniej Europy. To się niestety skończyło w połowie lat 90. i ta luka ponownie rośnie. I niestety jest tak, że tempo wzrostu wydajności w Stanach było od połowy lat 90. wyższe niż w Europie. Teraz jest zastanawiająco niskie po wielkim globalnym kryzysie bankowym i wywołanej nim recesji, ale tu jeszcze pewności nie ma, jakie są tego przyczyny. I nasza gospodarka przez 20 ostatnich lat była w tej sytuacji, jak Europa Zachodnia w latach 50. i 60. Płynęły do nas inwestycje zagraniczne, które pomagały zamknąć lukę i technologiczną, i menedżerską, która z oczywistych przyczyn dzieliła nas od państw zachodniej Europy, bo do nas inwestycje płynęły głównie stamtąd. I to była główna przyczyna tego, że tempo wzrostu wydajności w Polsce rosło szybciej niż w zachodniej Europie. Tempo wzrostu było szybsze, PKB na głowę no, stopniowo się zbliżał do średniej państw zachodnioeuropejskich. Po globalnym kryzysie bankowym i wywołanej nim recesji napływ inwestycji bezpośrednich do naszego regionu wyraźnie się zmniejszył. Jeszcze do końca nie wiadomo, jakie są tego przyczyny. Tak? Można oczywiście tu próbować. Sekularna stagnacja, wciąż nadmiar mocy wytwórczych w międzynarodowych, europejskich firmach. Tak? Natomiast z tego wszystkiego, o czym mówił Mirek, minister Gronicki, to mnie najbardziej niepokoi to, że zwalnia tempo wzrostu handlu światowego i oprócz tego wyraźnie zwolnił proces przenoszenia produkcji z krajów wysoko rozwiniętych do krajów mniej rozwiniętych, powiedzmy do wschodzących. I jakie są tego przyczyny, do końca nie wiadomo. Ale dla nas jest to rzecz niepokojąca, no bo jeżeli zmniejszy się napływ inwestycji bezpośrednich, jeżeli zmniejszy się napływ nowoczesnych technologii do Polski, to nasze tempo wzrostu będzie niestety słabnąć. Ja mam takie dodatkowe od razu pytanie. Jeżeli ta konstatacja mówiąca o tym, że po 2009 roku do Polski, tak jak i do innych gospodarek wschodzących, został
wstrzymany dodatkowy dopływ inwestycji. W każdym razie nie mamy takiej dynamiki. Z przyczyn globalnych. Z przyczyn globalnych. To pytanie brzmi, czy teraz, w momencie, kiedy mamy do czynienia ze zmianą linii polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych, która, jak się oczekuje, spowoduje dodatkowy odpływ z innych rynków kapitału do Stanów Zjednoczonych i w sytuacji, gdy Polska, bo o to zapytałem i twoja odpowiedź była jednoznaczna, Polska jest gospodarką wschodzącą i jest postrzegana jako gospodarka wschodząca, czy nie powinniśmy się ewentualnie liczyć nie tylko z brakiem dopływu dodatkowego kapitału, ale ewentualnością odpływu części kapitału, który jest tu zaangażowany i czy jakieś symptomy tego można byłoby dostrzegać dzisiaj? Powiem tak. Najpierw wezmę coś w nawias, żeby było jasne. Otóż nasza sytuacja jest dobra, ponieważ w porównaniu do lat 90. jesteśmy teraz w bardzo komfortowej sytuacji, o czym profesor Hausner świetnie wie, bo politykę pieniężną po to się prowadzi, żeby utrzymać gospodarkę na ścieżce zrównoważonego wzrostu i nasza gospodarka jest na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Symptomem tego jest zrównoważone saldo handlu zagranicznego, zrównoważone saldo obrotów bieżących, więc jesteśmy w komfortowej sytuacji, to znaczy nie ma powodów, żeby kapitał odpływał z Polski, bo jakieś wyraźne nierównowagi się zaczynają w naszej gospodarce tworzyć. Natomiast czy ta różnica stóp procentowych wpłynie? Chyba jednak nie, bo to jest, no bo to chodzi o przepływy kapitału portfelowego. Jakiś pośredni wpływ to może mieć. Natomiast źródłem mojego nieśmiałego optymizmu jest to, że wprawdzie z dużym opóźnieniem, wprawdzie niekoniecznie ten klucz, jaki został zastosowany do QE przez Europejski Bank Centralny jest dobry, ale na szczęście, mimo że z dużym opóźnieniem, uruchomiony został przez Europejski Bank Centralny program QE, i on zmniejszył konieczność prowadzenia restrykcyjnej polityki fiskalnej w strefie euro. Ona wcześniej była w kilku krajach tych najbardziej zadłużonych tak restrykcyjna, że to hamowało ich tempo wzrostu i całej strefy euro. I teraz to się zmieniło. Moim zdaniem jest to główny czynnik, który pomógł strefie euro wrócić na ścieżkę wzrostu. Konsumpcja w strefie euro rośnie. Wreszcie po wielu latach zaczyna rosnąć akcja kredytowa. Przeciętnie rzecz biorąc w strefie euro. W Niemczech sobie rosła, ale słabo. Bo Europa miała to, co Japonia miała przez szereg, czyli balance sheet recession. Tak? Że wynikające, bo tak, gospodarstwa domowe starały się spłacić zadłużenie, czyli oszczędzały w strefie euro i rządy jeszcze się wzięły za oszczędzanie. W związku z czym no, trudno się dziwić, że pojawiła się znowu w strefie euro recesja w 2011 roku, ale teraz powoli Europa wraca na ścieżkę wzrostu, więc może zacznie rosnąć stopień wykorzystania mocy wytwórczych. Może ten poziom inwestycji bezpośrednich w naszym regionie zacznie znowu stopniowo rosnąć, chociaż to, co się dzieje w skali globalnej, zmniejszanie tempa przenoszenia produkcji do krajów wschodzących, no, budzi niepokój ekonomistów, nie tylko mój, że się kończy ten wzrost taki łatwy w krajach wschodzących, wynikających z przenoszenia do nich produkcji z krajów wysoko rozwiniętych.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Będziemy przechodzili do Jacka Amenciny, tak żeby każdy, ta nasza debata była zrównoważona, ale myślę, że z tego, co powiedział Andrzej Sławiński, takie punkty są chyba najistotniejsze. Po pierwsze, że jesteśmy gospodarką wschodzącą, a to, co nas chroni przed zakłóceniami dotyczącymi tej grupy krajów, to przede wszystkim to, że my jesteśmy z gospodarką makroekonomicznie zrównoważoną, czyli mamy stworzone makroekonomiczne warunki do zrównoważonego wzrostu i ta perspektywa utrzymania tej gospodarki polskiej na ścieżce zrównoważonego wzrostu jest korzystna. Ale jednocześnie dodał profesor Sławiński, że ważna w tym przypadku była polityka monetarna, która temu służyła i od razu powiedzmy, że to była inna polityka monetarna niż krajach wysoko rozwiniętych, bo ona była po prostu konwencjonalna. Natomiast dodaję od siebie tę myśl, do której wrócę później i będę o to dopytywał. Czy może nam w tym punkcie makroekonomiczne zrównoważenie zapewniające wzrost powyżej 3 punktów procentowych rocznie, czy możemy tę pozycję utracić i co mogłoby spowodować utracenie takiej pozycji? O to będę dopytywał. Teraz przejdziemy, pozwólcie, do Jacka Amenciny. Jacku, jeszcze nie tak dawno w ministerstwie musiałeś niemalże co miesiąc na pewno, ale może i co tydzień analizować, jak wyglądają wskaźniki. Ja nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali wyłącznie o wskaźnikach bezrobocia, a raczej wolałbym, żebyśmy pokazywali i rozmawiali o tych wskaźnikach, które mówią o zatrudnieniu, a także zmianach strukturalnych na rynku pracy. Ale gdybyś opisał, jakie dzisiaj są tendencje na rynku pracy, od tego byśmy zaczęli. Dziękuję. Ja chcę, wpisując się jak gdyby w ten trend analizy, powiedzieć, że rynek pracy także zmierza w kierunku równowagi. I rzeczywiście te wskaźniki, o których dużo mówił, nie będę, są na pewno dobre. 9,8% bezrobocia rejestrowanego, około 7% w układzie BL-owskim, ale ważniejsza jest liczba osób w zatrudnieniu, ponad 16 milionów. To pokazuje, że ta kondycja rynku pracy jest zdecydowanie lepsza. Muszę kilka słów powiedzieć o tych reformach, które się zadziałały w ciągu tych 2 lat. I tego, co one zmieniły w podejściu do zatrudnienia. Po pierwsze, wyszły nam chyba te gwarancje dla młodych. To jest taka europejska inicjatywa, po raz pierwszy mocno koordynowana, w której przygotowaliśmy cały szereg instrumentów i Polska z doświadczeniami między innymi z programu Pierwsza Praca, którą przygotowywał profesor Hausner. Udało nam się stworzyć takie podejście międzyinstytucjonalne, gdzie nie tylko te przysłowiowe urzędy pracy, ale także organizacje pozarządowe, także instytucje finansowe, patrzę tutaj na Bank Gospodarstwa Krajowego, przygotowały szereg instrumentów i wsparcie w starcie jest takim przykładem. Można powiedzieć nie przeciwdziałania czy walki z bezrobociem, ale prewencji, kiedy dajemy młodym ludziom już na poziomie studiów szansę na to, aby zainwestować w przedsiębiorczość. Kiedy młody człowiek może dostać taką promesę pomocy państwa i z tym zgłosić się do pracodawcy, który go zatrudni albo zapewni mu staż bądź miejsce szkolenia. I to podejście wyszło i efekty są dość ciekawe, ale ważniejsze chyba są także te efekty instytucjonalne, czyli to partnerstwo publiczno-publiczne, a więc to, że wreszcie długotrwale bezrobotnymi zajmuje się pomoc społeczna wspólnie z urzędami pracy, publiczno-społeczne, że więcej środków trafia do organizacji pozarządowych, które lepiej sobie radzą z różnymi grupami ryzyka i wreszcie partnerstwo publiczno-prywatne. Około 20 tysięcy bezrobotnych w tej chwili jest aktywizowanych w takich, można powiedzieć, prywatnych placówkach, które tworzą agencje zatrudnienia, które mają płacone za efekt doprowadzenia do zatrudnienia, czyli startu zawodowego bezrobotnego. Taką realną zmianą jest także wzrost ofert pracy. Ponad 1 milion ofert pracy każdego roku w urzędach pracy czyni z tych urzędów wreszcie, nie ze wszystkich, ale
w skali makro tak to wygląda, że są to miejsca, w których można znaleźć ofertę zatrudnienia, a nie tylko zajmują się zarządzaniem bezrobociem. To, co nie wyszło, to nie wyszło na pewno radzenie sobie z długotrwałym bezrobociem i tutaj ogromna rola partnerstwa publiczno-prywatnego. Chcę podkreślić, że to pełne wykorzystanie niewykorzystanego potencjału na rynku pracy cały czas powinno być celem różnych działań. Dziś mamy wiele instrumentów i musimy zwiększać ich efektywność, ale także podejmować działania inne, które rozpoczął resort pracy, a które są skierowane na poprawę jakości zatrudnienia, bo chcę wyraźnie powiedzieć, że to w 2014 roku rozpoczęliśmy tę drogę. To jest ozusowanie umów zlecenia, właściwie zbiegów umów zleceń, ograniczenie stosowania umów na czas określony. Te zmiany dają już pierwsze efekty. Dziś jesteśmy, jak to profesor Hausner zapowiedział, w przededniu ruszenia Rady Dialogu Społecznego i to jest najlepsze miejsce, w którym takie kompromisy powinny być zawierane. Można powiedzieć, że ta Rada dopiero startuje, odbywają się pierwsze zespoły, ale ja osobiście mam nadzieję, że będzie to miejsce prawdziwego kompromisu, bo jeżeli nie, to różne tendencje na rynku pracy mogą być negatywne. Wydaje się, że ta zmiana, która dziś się rozpoczyna, czyli ozusowanie umów zleceń, umowy na czas określony na nowych zasadach, są pewnym obciążeniem dla przedsiębiorców i kolejne obciążenia, o których jest mowa, czy to w zapowiedziach rządu, czy to w postulatach związków zawodowych, musi być wprowadzana w takim dialogu i w ścisłej obserwacji tendencji i trendów na rynku pracy. Ja będę chciał o jedną rzecz dopytać, ale króciutkie taki komentarz, taka myśl, która przychodzi do głowy w momencie, kiedy słucha się pana profesora Męciny. Znaczy, przypominam sobie, że kilkanaście lat temu, akurat wtedy to był okres, kiedy ja odpowiadałem za sytuację na rynku pracy jako minister, myśmy robili różnego rodzaju analizy, które pokazywały, że tak naprawdę wzrost zatrudnienia w Polsce, trwały wzrost zatrudnienia pojawia się przy dynamice wzrostu rzędu 5%. To, o czym mówi pan profesor Męcina, wskazuje na to, że dzisiaj, mając wzrost na poziomie 3%, my mamy stały wzrost zatrudnienia. To pokazuje zasadniczą, jakościową zmianę sytuacji, która się w Polsce dokonała i to jest zmiana nie koniunkturalna, tylko zmiana strukturalna. Chcę przy tym podkreślić, że my mamy do czynienia z absolutnym wzrostem zatrudnienia, więc ci, którzy uważają, że to jest tylko poprawa wskaźników w zakresie stopy bezrobocia wynika z tego, że mamy emigrację, mylą się. To nie jest tak. My po prostu w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek w historii potrafimy efektywnie, podkreślam, efektywnie wykorzystywać nasze zasoby pracy. I jeżeli tak się stało, to stało się to również za sprawą tych zmian instytucjonalnych, które zaczynane kiedyś były przez kolejnych ministrów, a tutaj chcę podkreślić szczególne zasługi ministra Kosiniaka-Kamysza i ministra Męciny, rzeczywiście doprowadzone do pewnych momentów, które zaczynają one dobrze działać, zaczynają być dobrze dopasowane do rzeczywistego problemu. I na tym tle właśnie ten instrument, o którym będziemy za chwilę szczegółowo rozmawiać, czyli to wsparcie w starcie. I ja bym cię, Jacku, prosił, żebyś powiedział, na czym polegała ta zasadnicza zmiana, bo to nie jest tak, że pożyczek wcześniej nie umożliwiano, że pożyczek wcześniej nie było. Były. Ten instrument jako instrument, w sensie, powiedziałbym, manuela, istniał, tyle tylko, że on nie działał. A teraz okazuje się, że on nie tylko, że działa w tym konkretnym punkcie, że przynosi efekt, ale że on w ogóle stanowi element instrumentarium, który dzisiaj jest w ogóle lepiej skonstruowane i lepiej używane. Znaczy, ja chcę podkreślić, że w ogóle w ramach poprawiania polityk publicznych coraz istotniejsze znaczenie powinny mieć
tak zwane instrumenty odnawialne. One rzeczywiście wcześniej funkcjonowały także w obszarze instrumentów rynku pracy, ale były kierowane przede wszystkim zbyt późno, czyli na etapie bezrobocia. Ta idea, która zresztą muszę to podkreślić, została stworzona wspólnie, czy wykluła się podczas dyskusji, ma na celu zmianę postawy młodych ludzi, a najlepiej jeszcze także akademików, którzy na etapie studiowania będą wymyślać swoje koncepcje aktywności na rynku pracy poprzez rozwój własnych biznesów. I to, że ten instrument jest właściwie powszechnie dostępny dzisiaj dla osoby studiującej, a to wynika także z modelu studiowania, bo jeżeli mówimy, że to są instrumenty dla ostatnich lat studiów, to biorąc pod uwagę studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, to ta dostępność jest szeroka. Taką niepisaną ideą było także to, aby stworzyć ofertę dla tych najbardziej wartościowych młodych ludzi, którzy są najbardziej kreatywni i mają koncepcję, jak wystartować, ale w konsekwencji chcę powiedzieć, że udało nam się uchronić przed wyjazdem na przykład i leczeniem zębów w Irlandii kilkudziesięciu stomatologów, którzy przyznawali, że gdyby nie ta dość duża pożyczka, którą można otrzymać, to nie byliby w stanie swojego zakładu stomatologicznego, gabinetu stomatologicznego wyposażyć gdzieś tam w Skarżysku Kamiennej, gdzieś tam. I idea nasza była taka. Te środki, które dziś mamy w Funduszu Pracy, lokujemy w Banku Gospodarstwa Krajowego, który za pośrednictwem instytucji finansowych kieruje ten instrument do uczelni i w uczelniach ten instrument jest rozpropagowany. Myślę, że jeszcze pewna droga przed nami, bo chodzi o to także, aby akademicy brali większą odpowiedzialność za tych młodych ludzi, którzy mają swoje kreatywne pomysły, żeby zamiast pisać tradycyjnej pracy magisterskiej czy dyplomowej, można było opisać swój biznes i stworzyć takie instrumentarium, które po prostu pozwoli wystartować. Równolegle do tego instrumentu, który wyszedł bardzo dobrze, to jest prawie 3000 startupów, które w dodatku nie kończą na tym, że podejmujemy działalność, bo jest, można powiedzieć, drugi krok. Tym drugim krokiem jest sfinansowanie i za to już płaci właściwie państwo, bo jesteśmy w stanie umorzyć tę kwotę pożyczki na stworzenie pierwszego miejsca pracy. Jeśli to będzie miejsce pracy dla osoby bezrobotnej, to my umarzamy tę pożyczkę, czyli z samozatrudnionego robimy mikroprzedsiębiorcę i ten program świetnie rozwija się w tym kierunku. Drugi instrument, który chcemy zaoferować przedsiębiorcom, pożyczkę na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, nie idzie już tak dobrze. Pewnie też nie idzie tak dobrze, bo ta polityka rynku pracy ostatnimi laty była bardzo rozpasana. No, można powiedzieć, rozdając na prawo i lewo, bez patrzenia na efektywność, środki Funduszu Pracy. Więc to jest ta zmiana myślenia także, która nas czeka i którą rozpoczęliśmy. To, co powiedział Jacek Męcina, jest ważne, szczególnie w tym momencie, kiedy mówi, dokonaliśmy istotnej zmiany w konstrukcji prowadzenia polityki publicznej. To nie jest tak, że rządy nie zajmowały się rynkiem pracy bezrobotnymi. Ale my dokonaliśmy takiej zmiany, która polega na tym, że oddziałujemy przede wszystkim za pomocą instrumentów zwrotnych, po drugie oddziałujemy za pomocą profesjonalnego banku, po trzecie szukamy partnerów, którzy docierają z tymi instrumentami. To jest zupełnie inna filozofia. To nie jest filozofia, że w ministerstwie wymyśla się sposób na życie ludzi, tylko patrzy się, z czym ludzie sobie radzą i z czym sobie nie radzą i jakie warunki trzeba stworzyć, żeby sobie radzili, jeżeli sobie nie radzą, a nie zdejmowania z nich odpowiedzialności. I to pokazuje,
jaki typ polityk publicznych jest nam potrzebny i że takie polityki mogą być prowadzone tylko wtedy, kiedy władza publiczna dysponuje profesjonalnymi agencjami. W tym przypadku chodzi o bank publiczny, a tak naprawdę bank państwowy. Bank, który został reaktywowany po okresie praktycznego niedziałania i dzisiaj stanowi istotny element właśnie jako takie instytucjonalne, wyprofesjonalizowane narzędzie prowadzenia różnych polityk publicznych. Dlatego pana prezesa Radosława Stępnia proszę nie tylko o przedstawienie tego instrumentu pożyczkowego, jak to działa, jakie są efekty, jak państwo to oceniacie, ale także proszę właśnie o komentarz pokazujący, jak bank się chce wpisywać w te działania rozwojowe, w te działania gospodarcze i jakimi instrumentami się w tym zakresie posługuje. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, to, co pan przed chwilką powiedział, tak naprawdę definiuje, jaki jest nowy kierunek podejścia do stymulowania rozwoju na poziomie mikroprzedsiębiorstw. Myśmy zaczęli od tego, że zafascynowaliśmy się dotacjami unijnymi. Jak ktoś pamięta, pierwsze dotacje, lata 90., pierwsze lata 2000, dotacje. Dotacje w pewnej fazie rozwoju gospodarczego są wspaniałe i bardzo dobrze, że one się pojawiły, ale gdyby trwały zbyt długo, miałyby tak naprawdę demoralizujący charakter. Dlaczego? Dlatego, że biznes polega na tym, że w koszcie tego, co wytworzymy, czy usługi, czy produktu, powinniśmy też policzyć to, że pieniądz bierzemy z rynku i na rynek pieniądz z powrotem wraca. Jeśli nie, to gdzieś naruszymy takie dosyć delikatne zasady równowagi, a tu wchodząc w instrumenty zwrotne, nie tylko tych zasad równowagi nie naruszamy, ale budujemy solidną podstawę do tego, żeby w przyszłości kolejny obrót, kolejne transze na rynek wpływały w sposób na tyle komercyjny, na ile można powiedzmy wesprzeć, no bo 0,44 oprocentowania naprawdę to się rzadko gdziekolwiek, kiedykolwiek zdarza, ale kapitał, i to niewielkie, bo niewielkie, ale oprocentowane, musi być zwrócony. I teraz jeśli popatrzymy na te instrumenty, o których pan profesor tutaj wspomniał, co się pojawiło, dlaczego dzisiaj możemy mówić o systemie. Proszę państwa, w największej skali gwarancje de minimis. Gwarancje, które zrewolucjonizowały podejście do dostępu do kapitału dla przedsiębiorstw, które wywołały, tu mówimy o dziesiątkach miliardów, tu nie mówimy nawet o miliardzie, wywołały potężny ruch poboru kapitału dla przedsiębiorstw, które albo w ogóle, albo w tym zakresie nie mogłyby mieć do niego dostępu. Drugi ruch to przejście od dotacji unijnej do systemu pożyczkowego, systemu wsparcia. To widać szczególnie po programach typu Jeremy, zarządzamy Jeremy w 6 województwach. On jest rzeczywiście skierowany do małych i średnich i widać, kto z niego korzysta i widać, jak dobrze to narzędzie funkcjonuje. No i pojawia się takie narzędzie bardzo precyzyjnie dedykowane, jak pierwszy biznes wsparcie w starcie, gdzie w sumie te symboliczne 100 tysięcy są najtrudniejszym kapitałem, o jakim można w ogóle pomyśleć, czyli są pierwszym kapitałem dla młodego człowieka, który nie ma ani historii gospodarczej, ani nie ma też majątku, który byłby podstawą pozyskania kapitału z rynku. Co się dzieje w takim przedsiębiorstwie, dlaczego warto to wspierać? Otóż myśmy analizowali, w co te pieniądze są inwestowane, jakie rodzaje przedsiębiorstw powstają. I przede wszystkim widać, że handel i usługi, albo inaczej, ta działalność, która opiera się na doświadczeniu, wiedzy i pasji młodych ludzi, ale także na czymś, czego no, nigdy chyba nie stworzy żadna instytucja administracyjna zarządzająca czy stymulująca procesem pracy, doskonałym rozeznaniu na lokalnym rynku, w takim mikrootoczeniu, co jest potrzebne. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli ktoś zakłada pracownię lotniczą, bo mamy też takie przedsiębiorstwo, to dlatego, że ma już jakieś doświadczenia, ma rozpracowany ten swój fragment niszowy rynku, nie wchodzi, że tak powiem, badać sytuacji bojem, tylko zna, wie. A więc to są przedsiębiorstwa, które są w skali oczywiście mikro, czy są samozatrudniającymi się podmiotami, ale z doskonałym rozeznaniem w rynku lokalnym. Dlatego wierzymy w to, że to będą przedsięwzięcia początkowo niewielkie, ale bardzo stabilne. Dlatego chcemy to wspierać tymi ponad 20 tysiącami na pierwsze zatrudnienie osób z zewnątrz, tak aby przejść do tej kategorii przedsiębiorcy. No i proszę państwa, no udało się tak naprawdę ten program w zasadzie
bardzo szybko rozpowszechnić, bardzo szybko sprzedać wśród ludzi. I gdybyśmy dzisiaj pomyśleli o brakującej, jeszcze ona jest, ona w instrumentarium jest, ale brakuje w funkcjonowaniu, o tej stronie kapitałowej, o tym, żeby na szeroką skalę udostępniać wejścia kapitałowe do firm, które są firmami niewielkimi, które są firmami założonymi na przykład w ramach Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, które dzięki temu mogłyby wejść na ścieżkę rozwoju i co najważniejsze, no bo teraz przez wszystkie możliwe przypadki odmienianej innowacyjności. A to właśnie w tych przedsiębiorstwach może się pojawić innowacyjność przy jednoczesnym zderzeniu się z brakiem kapitału. Więc myślę, że ten czwarty filar, jakim powinno być wsparcie kapitałowe, to jest to, nad czym w tej chwili warto popracować. Oczywiście jak najbardziej kontynuując program wspierania pierwszego biznesu, wyciągając wnioski z tego, co mamy. Może należałoby się zastanowić też, czy nie rozszerzyć ten program na tych, którzy są nie tylko zarejestrowani jako bezrobotni, czy są studentami, ale także na tych, którzy gdzieś pracują. Ta praca nie do końca daje im satysfakcji, chcieliby czegoś więcej, chcieliby inaczej, chcieliby rozwijać swoją firmę, a ponieważ są dziś zatrudnieni, w związku z czym ten dostęp do tych startupowych pakietów jest utrudniony. Może warto pomyśleć o takiej szerszej dostępności, ale to rozumiem już kwestia nowej polityki wspierania rynku pracy. My jako bank oceniamy cały program jako naprawdę bardzo udany. Bardzo tutaj ukłon w kierunku prezesa Sułkowskiego, bardzo dobra współpraca z lokalnymi, regionalnymi instytucjami finansowymi i firmami, bo to oni tak naprawdę mają bezpośredni kontakt z klientem. I zwróćmy też uwagę, że tego typu programy nie angażują, nie zajmują dużo pojemności tej aktywności administracyjnej, ale też kreują lokalne instytucje finansowe, lokalne środowiska, które zajmują się stymulowaniem biznesu, które w przyszłości, sięgając do innych źródeł czy wymyślając nowe produkty, mogą stać się naprawdę istotnym tutaj graczem na lokalnym rynku. Na lokalnym rynku. No i płynnie przechodzimy już do wywołanego Rafała Sułkowskiego. Rafał jest prezesem Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej. Od razu chcę powiedzieć, że przedsięwzięcie, choć jest samodzielnym bytem w sensie prawnym, jest istotnym elementem funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nie jest to z punktu widzenia programowego odrębny instrument. On tylko jest usytuowany w taki sposób, aby nie podlegał jakimś biurokratycznym skłonnościom, natomiast aby skutecznie pomagał w aktywizowaniu zawodowym naszych studentów i absolwentów. Rafał, jak to chodzi i jakie są twoje marzenia? Co byś proponował, aby zostało uzupełnione i stwarzało nowe możliwości? Jeśli chodzi o moje marzenia, to są na dalszym planie w stosunku do marzeń naszych klientów, z którymi spotykając się przy podpisaniu chociażby pożyczki, dostrzegamy taką bardzo ulotną rzecz, która jest niezwykle istotna w tym programie, kiedy osoba, tak jak powiedział pan prezes Stępień, bierze pierwszą pożyczkę w życiu na swój własny biznes. Często towarzyszą jej rodzice jako osoby poręczające tą pożyczkę i wtedy widać taki moment wielkiej odpowiedzialności, która się rodzi, bo to nie jest dotacja, która uda się, to będzie dobrze, jeśli się nie uda, to po roku ten biznes zakończy. To jest często zobowiązanie, które ma już poważną skalę, trwa 7 lat, są to dziesiątki tysięcy złotych i te młode osoby przez tę odpowiedzialność wchodzą w zupełnie nową strefę. Bardzo byśmy chcieli, myślę, że to mogło być jedno z takich marzeń, aby ta współpraca z tymi osobami była w szerszym stopniu motywowana przez szkoły wyższe. To jest z pewnością jeden z elementów programu, który przynajmniej z naszej perspektywy ma jeszcze olbrzymie pole do rozwoju. Szkoły wyższe, pomimo tego, że my jako Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej jesteśmy instytucją blisko związaną z Uniwersytetem Ekonomicznym, cały czas nie dostrzegają potencjału takiego instrumentu. Raczej traktują go jako kolejną inicjatywę, której można pozwolić się rozwijać, ale nie wiąże się z tym większych nadziei, nie wiąże się raczej z tym szans. Szkoły wyższe nadal skupiają się na swoim obszarze, nie myśląc o tym, co absolwenci, bądź nawet jeszcze studenci ostatnich lat będą robili później. I to jest na pewno element, który naszym zdaniem mógłby zostać rozwinięty w programie, choć tutaj dużo wysiłku jest również po stronie szkół wyższych. Na pewno bardzo istotnym krokiem w rozwoju
tego sposobu wspierania przedsiębiorczości i niedopuszczania do tego, aby te osoby stały się osobami bezrobotnymi, jest rozbudowanie tego kolejnego elementu, o którym już mówiliśmy, to znaczy wsparcia kapitałowego. Kwoty, które oferowane są klientom programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, czyli rzędu 70-80 tysięcy, one wystarczają na rozpoczęcie poważniejszego biznesu, rozpoczęcie poważniejszej działalności gospodarczej, ale często jeszcze są zbyt małe, żeby myśleć o bardziej zaawansowanym startupie, bardziej zaawansowanym pomyśle technologicznym. To też znajduje odzwierciedlenie w tym, że jest stosunkowo niewiele, bądź też mniej niż można by się spodziewać absolwentów szkół technicznych wśród klientów programu. To pokazuje, że wydatki, które konieczne są do tego, aby uruchomić właśnie biznes technologiczny, jednak przekraczają ten poziom. W kilku przypadkach, z którymi mieliśmy do czynienia i mamy do czynienia, jest tak, że jest zawiązywana spółka paru osób i dzięki temu ten kapitał jest większy i wtedy na przykład za 250 000 zł rzeczywiście można już pomyśleć o startupie, o bardziej technologicznym nachyleniu. Jeśli chcielibyśmy w tym obszarze aktywizować również przedsiębiorczość, to na pewno instrumenty kapitałowe świetnie by się sprawdziły. I jednocześnie ten instrument pozwala też odsiać pewną grupę osób, dla których dotacja z Funduszu Pracy, czy na poziomie 25 czy 40 tysięcy złotych, jeśli mówimy o dotacjach tak zwanych europejskich, jest zupełnie wystarczająca. I to jest jakby ten stopień pośredni. Jeśli myślimy już o czymś poważniejszym, to są to kwoty absolutnie niewystarczające. Na pewno wielką zaletą tego programu, również w kontekście zmian w gospodarce światowej, które przekładają się na rynek polski, o którym mówiliśmy wcześniej, jest duża elastyczność wykorzystania tych środków przez klientów programu. W codziennych kontaktach z naszymi klientami widzimy, że elementy takie jak kurs walutowy, takie jak konsumpcja krajowa, jak popyt zagraniczny, jak możliwość sprowadzania towarów z zagranicy i oferowania ich tutaj, bardzo realnie oddziałują na naszych klientów. To nie są niewielkie biznesy, które żyją w zupełnie własnym świecie, gdzie kurs walutowy jest zupełnie obojętny. Tutaj już te czynniki makroekonomiczne zaczynają grać rolę. I elastyczność programu, która jest zupełnie inna niż w przypadku programów dotacyjnych, pozwala na lepsze dostosowanie tych przedsiębiorstw do wymogów rynku. I to tak naprawdę już jest prawdziwa esencja tych mikroprzedsiębiorstw, które potem tworzą przedsiębiorczość. Dziękuję bardzo. To oczywiście bardzo ciekawe spostrzeżenia. Odnotowujemy i będziemy się nimi zajmowali trochę potem. Także jeszcze dzisiaj Jacku w naszej rozmowie, żeby przenieść to na forum Komisji Rady Dialogu Społecznego. Już wcześniej chciał pan Mirosław Gronicki zabrać głos. Ja oczywiście ci ten głos, Mirek, udzielam, ale dodam od razu do tego pytanie. Czy grozi nam twarde lądowanie Chin? Globalnie, to znaczy nam globalnie, ale także w konsekwencji Polsce. Czy grozi światu i Polsce twarde lądowanie w Chinach? Gospodarcze oczywiście, o tym mówimy. Znaczy prawdopodobieństwo, że będzie to globalne twarde lądowanie jest stosunkowo małe. To od razu można powiedzieć. Chiny, pomimo tego, że są bardzo dużą gospodarką, to jednak nie są w stanie zachwiać tego, co się dzieje w tej chwili w krajach wysoko rozwiniętych, czyli tego stopniowego ożywienia gospodarki i podtrzymywania, no, przynajmniej w Stanach, sporego wzrostu, a także stopniowego przyspieszania tempa wzrostu w Unii Europejskiej. A pamiętajmy, że to są kraje, które dają no, prawie że połowę produktu krajowego, produktu światowego, więc to trzeba brać pod uwagę. Oczywiście prawie połowę w sensie nominalnym, tak bym to określił. Natomiast ja chciałbym raczej się zastanowić, czy nam, Polsce, grozi twarde lądowanie, bo takie zapytania dostaję od wielu moich kolegów z zagranicy, co się dzieje z polityką gospodarczą Polski. Mamy do czynienia z ewidentnym poluzowaniem fiskalnym. Na razie dość zgrabnie przez Ministerstwo Finansów i ministra Szałamachę klajstrowane są ubytki, powiedzmy, w finansach, ale to są typowe one-offy, czyli
nie mamy sytuacji takiej, żeby w systemowy sposób pokryć, zabezpieczyć finansowanie na nowe przedsięwzięcia socjalne proponowane przez partię rządzącą. Kolejna rzecz, która też jest istotna, mamy poluzowanie fiskalne już wbudowane po poluzowaniu fiskalnym ubiegłego roku. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z dość wyraźnym impulsem fiskalnym. Teraz on jest dodatkowo wzmocniony. Czy to może spowodować zaburzenia tego, o czym Jurek wspominałeś i Andrzej wspominałeś, czyli tej równowagi makroekonomicznej Polski? Moja interwencja dotyczyła właśnie trochę innego rozumowania makroekonomicznej równowagi, szczególnie w zakresie relacji zagranicznych. Ja uważam, że ta równowaga w handlu zagranicznym jest raczej spowodowana zmniejszonym napływem FDI do Polski i jednocześnie zmniejszonym tym samym importem maszyn i urządzeń i technologii do Polski. Ponadto, i to jest obserwowane powiedzmy od kryzysu finansowego, początku kryzysu finansowego, obserwujemy również znaczące zmniejszenie tempa wydajności pracy. I teraz odpowiedź na to, że rośnie nam zatrudnienie przy 3-procentowym wzroście PKB, to odpowiedź, dlaczego tak jest, a mianowicie dlatego, że mamy mniejszy napływ FDI, mniejszy napływ technologii, niższe tempo wzrostu wydajności pracy niż mieliśmy w poprzednim okresie. I ta różnica jest mniej więcej 2 punkty procentowe, więc to jest dość istotne. I teraz pytanie jest, czy to jest dobrze, czy źle. Czy powiedzmy ta tendencja będzie obserwowana w następnych okresach? Przypuszczam, że tak, bo oprócz tego, że to dotyczy Polski, czyli dotyczy to również całego naszego regionu. Region przed kryzysem finansowym był beneficjentem w sensie znaczącego napływu kapitału zagranicznego. Teraz per saldo, przynajmniej tak twierdzi EBOR, mamy do czynienia z odpływem kapitału z regionu. W Polsce jeszcze mamy do czynienia z napływem FDI, ale ponieważ zaobserwowaliśmy również odpływ kapitału prywatnego polskiego za granicę, to saldo rachunku kapitałowego jest, no powiedziałbym, bliskie zero. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy poprzednio. No i to są te powody, które skłaniają mnie do następującego rozumowania. Jest mało prawdopodobne, że będziemy mieli twarde lądowanie w Polsce. Raczej nie przypuszczam, nie przypuszczam, żeby polityka gospodarcza rządu była cały czas ekspansywną i powiedzmy mielibyśmy poluzowanie fiskalne, ponieważ mamy różnego typu bezpieczniki. Pierwsza sprawa to jest taka, nie możemy za dużo pożyczać. Już w tej chwili nasz deficyt całego sektora finansów publicznych przekracza 3%. Jeżeli będzie przekraczał dalej 3%, to rynek odpowiednio finansowy nas ukaże, czyli będziemy mieli droższe koszty pozyskania długu. Na razie mamy takie, jak mieliśmy przez ostatnie kilka lat, czyli jest to w miarę przyzwoite, są w miarę przyzwoite koszty. I druga możliwość ukarania to jest kwestia waluty. Waluta najbardziej reaguje na, czyli polski kurs polskiego złotego najbardziej reaguje na różnego typu oczekiwania związane z polityką gospodarczą rządu. To, że złoty jest w tej chwili relatywnie słaby, pytanie jest, czy będzie relatywnie słaby dalej i jak to będzie funkcjonowało. Oczywiście, tak jak powiedziałem, polityka rządu może się zmienić w sytuacji, gdy powiedzmy przekroczone zostaną pewne progi i ta nierównowaga gospodarcza zacznie się pojawiać w bardzo mocny sposób. Ale to jest prawdopodobne w najbliższych
kwartałach. Przychodzę oczywiście zaraz płynnie do Andrzeja, potem jeszcze przejdziemy do profesora Męciny, będę pytał o te problemy związane z wzrostem wydajności pracy, ale zatrzymajmy się na moment przy tym problemie fiskalnym. No ponieważ z punktu widzenia projektu ustawy budżetowej, a de facto budżetu państwa, no mamy do czynienia z sytuacją, kiedy deficyt w roku 2016 jest poniżej 3% PKB. To jest obraz księgowy, który otrzymujemy w oficjalnym dokumencie. Z drugiej strony analizy Instytutu Ekonomicznego, a więc analizy przygotowywane przez zespół pana profesora Sławińskiego wskazują, że to, co widzimy, można uznać za prawidłowo policzone, ale jednocześnie deficyt tak zwany strukturalny, deficyt pierwotny, bardzo wyraźnie rośnie, co jest sygnałem tego, że poprawiamy sytuację bieżącą tymi jednorazowymi przychodami. Tak jak na przykład przychodami rzędu 9 miliardów złotych ze sprzedaży częstotliwości, wysokich częstotliwości, czyli LTE. No to jest 9 miliardów, 0,5% PKB. I ten deficyt wyraźnie rośnie, co sygnalizuje, że możemy mieć do czynienia z problemem w finansach publicznych, co prawda nie w roku 2016, ale możemy mieć do czynienia z takim problemem z całą pewnością już w roku 2017. W dodatku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy reguła wydatkowa, która miałaby nas samo ograniczać, jest dosyć swobodnie interpretowana. I ta swobodna interpretacja pozwala ministrowi finansów na utrzymanie deficytu na poziomie poniżej 3%, ale de facto za pomocą tego rodzaju zabiegów, których nie można podważać od strony księgowej. Chcę wyraźnie powiedzieć, od strony księgowej ich podważyć nie można. Natomiast jest pytanie o ich konsekwencje ekonomiczne, ponieważ wiadomo, że gdyby nie te zabiegi, to te wydatki musiałyby być w przyszłym roku, gdyby trzymać się reguły wydatkowej, o 36 miliardów mniejsze. One są o 36 miliardów wyższe właśnie za pomocą tych zabiegów, których nie kwestionuję, chcę wyraźnie powiedzieć. Jurko, ale to nie chodzi o deficyt sam. Nie tylko nawet o deficyt pierwotny. Chodzi o to, jakie będą netto potrzeby pożyczkowe państwa. A tego one-offami nie jesteśmy w stanie. Ale sam powiedziałeś o tym, że jeżeli rynki finansowe będą widziały, że deficyt jest poniżej 3%, to nie będzie problemu z finansowaniem tego deficytu. Natomiast jeżeli jest powyżej 3%, to wtedy będzie większa wstrzemięźliwość i będą, jeśli nawet by się okazało, że są pożyczkodawcy, to i tak będą żądali wyższej rentowności. Problem polega na tym, że z punktu widzenia księgowego jest to poniżej 3% i tego nie można kwestionować. Natomiast my musimy jednak mieć świadomość, że to, co daje się spiąć w roku 2016, niekoniecznie będzie takie łatwe do spięcia w roku 2017. Tym bardziej, że uruchamiane wydatki socjalne to nie są wydatki, które są jednorazowe, tylko są systemowe. W dodatku mają taką cechę, że każdego roku będzie ich więcej, bo każdego roku będą rosły. Tak? One nie mają żadnego stałego poziomu, one będą systematycznie rosły. Pytanie w związku z tym rodzi się, jakie będzie źródło pokrycia tych wydatków nie w roku 2016, na co dzisiaj minister finansów ma pokrycie, żeby było jasne. Tylko to chciałem powiedzieć. On ma na to pokrycie, on ma w porządku papieru. Natomiast co będzie nawet niekoniecznie w roku 2017, 2018. I to jest pytanie, Andrzej, do ciebie. Czy istnieją takie, ta analiza, czy się z nią zgadzasz, ale czy istnieją takie inne punkty, które mogłyby zagrozić makroekonomicznej równowadze gospodarki polskiej, którą zdefiniowaliśmy w ten sposób, że makroekonomiczne ramy stwarzają dzisiaj możliwości zrównoważonego wzrostu, zbliżonego do potencjału, co oznacza wzrostu rzędu powyżej 3% PKB, a wtedy jesteśmy moim zdaniem po bezpiecznej stronie rzeki. Znaczy, oprócz tego ryzyka zwiększenia się ekspansywności polityki pieniężnej, po polityki fiskalnej w 2017 roku. Żebyś nie wykrakał z tą polityką. Na razie takich zagrożeń nie ma. No, pytanie jest, panie profesorze, raczej do rządu, tak? Jakie będą źródła finansowania wydatków w roku 2017? Czy rzeczywiście poprawa ściągalności podatków takim źródłem finansowania może się stać? Natomiast bym się chwilę odniósł do tego, co mówił Mirek wcześniej.
Nie przeczę, że te tendencje, o których żeś mówił w bilansie płatniczym są. Ale jednak w długim okresie było tak, że potencjał eksportowy naszej gospodarki rósł. Tak, ale rósł i to jest czynnik, który pozwala utrzymywać równowagę w obrotach bieżących. I natomiast to, że zwiększa się liczba miejsc pracy przy niższym tempie wzrostu, to jest ten czynnik, o którym mówił profesor Hausner, ten czynnik, o którym ty żeś mówił, ale jeszcze jest jedna rzecz. Zwiększa się udział sektora usług w tworzeniu dochodu narodowego. Tempo wzrostu wydajności w sektorze usług, przeciętnie rzecz biorąc, poza usługami biznesowymi jest niższe niż w przemyśle. I to jest troszkę globalne zjawisko. W Anglii, w Stanach jest niskie tempo wzrostu wydajności, a na rynkach pracy mamy duże przyrosty zatrudnienia, na dodatek przy małym tempie wzrostu płac. Tego jeszcze do końca wyjaśnień nie ma. Czemu na przykład w Anglii jest tak, że szybko rośnie zatrudnienie, płace rosną wolno, a tempo wzrostu wydajności wciąż jest... Ale w Stanach tempo wzrostu wydajności jest podobne, jak było przed kryzysem finansowym. Nie, niższe jest. Ale nie tak... To mikrofon. Niższe jest, Mirku, ale to... Nie, ale to możemy ustalić. Tak, właśnie. Pozwólmy teraz... Co jak co. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest. Z rynkami finansowymi to jest tak, że one reagują, ale z opóźnieniem. One reagują z opóźnieniem. To, co się działo w strefie euro przez tyle lat, spreadów na wtórnych rynkach o obligacji prawie, że nie było. I w 2010 roku wystrzeliły, pokazując rzeczywiste różnice w stanie finansów publicznych w różnych krajach. Także no, makroekonomiści liczą na rynki finansowe jako na taki mechanizm, który dyscyplinuje politykę fiskalną, ale niestety one to robią z opóźnieniem. A jak już robią to w taki sposób, że trudno to poradzić sobie z tym. Dziękuję. Przejdźmy do tej kwestii wzrostu wydajności pracy i ponieważ Andrzej Sławiński zaczął wspominać o relacji między wzrostem wydajności pracy a wynagrodzeniami, to można powiedzieć, że ten obraz, który przypisał Wielkiej Brytanii, jest chyba obrazem, który da się w Polsce przypisać. Ale to, Jacku, proszę cię o komentarz, bo wydaje się tak, że co prawda dynamika wzrostu wydajności pracy jest nieco niższa niż w poprzednich okresach. Z drugiej strony rośnie jednak wyraźnie zatrudnienie, o czym mówiliśmy, to jest pozytywna cecha, bo dzięki temu między innymi także rośnie konsumpcja krajowa i to napędza nasz wzrost gospodarczy. A z drugiej strony, nie obserwując co prawda presji płacowej z punktu widzenia banku, my nie obserwujemy presji płacowej, która zagrażałaby równowadze makroekonomicznej, widzimy jednak, że płace w Polsce rosną i raczej wzrost płac przyspiesza niż spowalnia. Pytanie w związku z tym brzmi tak, czy te relacje są dobre dla polskiej gospodarki, czy zapewniają nam dobre kształtowanie się sytuacji na rynku pracy, w szczególności czy nie grożą utracie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Czy tutaj są jakieś powody do niepokoju, czy też możemy to konstatować w ten sposób, nic tu specjalnie problematycznego nie ma? Znaczy, bardzo ważne jak gdyby są te tendencje, które występowały na rynku w ostatnich latach, bo to, ja chcę to podkreślić, Polska także odczuwała dość mocno ten międzynarodowy kryzys ekonomiczny i to, że udało nam się zahamować znaczący spadek zatrudnienia i brak tego pikowania bezrobocia, to było spowodowane także pewnym dialogiem, który
rząd starał się prowadzić z przedsiębiorcami, ale instrumenty antykryzysowe, które pozwalały w jakimś zakresie subsydiować zatrudnienie w branżach, które miały problemy, te dodatkowe środki interwencyjne na rynku pracy. Wydaje mi się, że efektem było znaczne osłabienie jakości pracy. I na pewno ta statystyka wzrostu liczby umów terminowych, umów cywilnoprawnych była taką reakcją gospodarki na to, co się złego działo. I od 2014 roku my nie tylko obserwujemy wzrost zatrudnienia, ale i taką lekką poprawę jakości tego zatrudnienia. I myślę, że to, że na przykład zmniejsza się zatrudnienie w szarej strefie, to są takie pozytywne trendy. Ja nie jestem ekonomistą, więc trudno mi się wypowiadać na temat tych tendencji związanych z wydajnością, ale wydaje mi się, że słuszną jest taka teza, że ten wzrost zatrudnienia w usługach publicznych będzie się odbijał na tak statystycznie na spadku wydajności. Presji płacowej rzeczywiście nie obserwujemy. Ja myślę, że to było związane z takim odmrażaniem się rynku pracy, ale wydaje mi się, że 2016 będzie rokiem presji płacowej, ponieważ włączają się dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem będzie obserwowany rynek pracy pracownika w niektórych segmentach. Tutaj wyraźnie widać, że są deficyty dostępu do kapitału ludzkiego. No i drugi element to aktywność związków zawodowych. Jestem przekonany, że ta się pojawi. Też ja przemknąłem się po tych rozwiązaniach, które proponuje nowy rząd. I niektóre z nich, dlatego podkreślałem, że tak ważne, żeby one zostały przyjęte w dialogu, bo gdy mówimy o 12 zł za godzinę, to jest i dedykujemy tę stawkę 12 zł do umów cywilnoprawnych, inna rzecz jest, jak to efektywnie wprowadzić. Według mnie nie uda się, ale powiązanie tego na przykład z płacą minimalną i powiedzenie sobie, że dochodzimy do tego standardu wraz ze wzrostem płacy minimalnej, ma już sens, więc niebezpieczne są też te dyskusje na temat oczywiście wieku emerytalnego. Ja myślę, że znowu Rada Dialogu jest takim miejscem, gdzie można jednak wypracować pewne kompromisy i w tym sensie ja jak zwykle jestem optymistą i wierzę, że pewne korekty, jak gdyby tych zamiarów, które są niebezpieczne w perspektywie i dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i dla finansów publicznych są możliwe. Tutaj trzy rzeczy jakby warto podkreślić. Pierwsza rzecz jest taka. Polska gospodarka wykazywała swoją siłę również przez to, że wykazywała się wyższym wzrostem dynamiki wydajności pracy w stosunku do konkurentów. I nawet jeżeli obserwujemy nieco niższe tempo wzrostu wydajności pracy niż poprzednio, problem zaczynać się będzie wtedy, kiedy okaże się, że dynamika u nas jest niższa niż na przykład w Niemczech. To jest ten problem konkurencyjności w relacji gospodarka europejska i gospodarka amerykańska, o czym mówił Mirek Gronicki. I to musimy na to uważnie patrzeć. Druga rzecz. To prawda, że ta dynamika jest obniżona dlatego, że większość tych nowych mikroprzedsiębiorstw to są usługi, o czym zresztą Rafał Sułkowski wspominał, że jest bardzo mało pożyczkobiorców, którzy mają wykształcenie inżynierskie i firm, które są nastawione na technologię, czyli na wytwórczość. No ale to oznacza, że my musimy jednak myśleć nie o tym, by reindustrializować polską gospodarkę, bo ona nie wytraciła swojej bazy przemysłowej. Natomiast musimy patrzeć, żeby nowe biznesy miały także orientację wytwórczą w pewnej proporcji. To nie chodzi o to, żeby nie było biznesów usługowych, tylko chodzi o to, żeby wszystko, co nowego powstaje w polskiej gospodarce, nie było zorientowane wyłącznie na usługi. My musimy mieć nowy, młody potencjał wytwórczy. To jest niezwykle ważne. I w związku z tym to jest ten czynnik, na który trzeba różnymi sposobami
oddziaływać. I trzecia bardzo ważna konstatacja, o której profesor Męcina powiedział, jest taka, sytuacja się zmienia. Dzisiaj mamy do czynienia z odwróceniem. Dzisiaj w coraz większym stopniu to będzie rynek pracownika i nie tylko ze względu na działanie związków zawodowych, ale także ze względu na zmianę, która się dokonała, a nie tylko rynek pracodawczy. To znaczy, że presja płacowa będzie wyższa, a jeżeli presja płacowa będzie wyższa, to problemem będzie to, żeby wyższa była wydajność pracy, bo nic złego się nie stanie, jeżeli wraz ze wzrostem wynagrodzeń będzie rosła odpowiednio proporcjonalnie wydajność pracy, o czym mówiłem w pierwszym punkcie. Pana prezesa Stępnia chciałbym zapytać o inny element, który budzi pewien niepokój. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że pan jest specyficznym banku, który ma specyficzne funkcje, ale jednym ze źródłem niepokoju jest właśnie to, na ile dzisiaj te zmiany, które dotyczą systemu bankowego, zarówno te, które wiążą się z koniecznością wyższych wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jak i te, które wiążą się z podatkiem bankowym, na ile one mogą rzutować dzisiaj, że to, co jest mocną stroną polskiej gospodarki, a mianowicie to, że nie było problemu dostępu do kapitału bankowego, może stać się dla nas problemem, szczególnie mówię w kontekście poszukiwania kapitału na rozwój działalności wytwórczej. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za to pytanie, dlatego że jeśli popatrzymy, co jest tak naprawdę źródłem sukcesu polskiej gospodarki, to oprócz tych czynników, o których państwo, panowie mówiliście, oprócz stabilności waluty, był naprawdę bardzo szeroki i dobry dostęp do kapitału w ciągu ostatnich lat i to od poziomu mikroprzedsiębiorstw, bo przecież dla nich był dedykowany ten produkt, o którym dziś mówiliśmy, aż do poziomu dużych struktur, do poziomu wielkich inwestycji, w tym inwestycji infrastrukturalnych. Banki powinny być zainteresowane budowaniem aktywów rynkowych i powinny być zainteresowane budowaniem tych aktywów w takiej dobrej korelacji z rozwijającą się gospodarką. Jeśli wprowadzimy do systemu pewne elementy zniechęcające do udostępniania kapitału albo podwyższające jego cenę, to w oczywisty sposób ten kapitał będzie trudniej dostępny. Jeśli to stanie się tendencją, to oczywiście w długim okresie czasu chęć inwestowania i chęć posiłkowania się kapitałem zewnętrznym może spadać. Co to oznacza? To oznacza, że plany rozwojowe wielu przedsiębiorstw mogą zacząć być korygowane. No i tu zaczyna się ten trend, ta tendencja, której wszyscy chcielibyśmy uniknąć. Polska, myślę, bardzo dobrze skorzystała na tym dosyć łatwym dostępie do kapitału, jaki obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Na tym, że ten kapitał był udostępniany po bardzo niskiej cenie. I wreszcie na tym, że instytucje finansowe, konkurując ze sobą, w sposób bardzo otwarty budowały portfel swoich aktywów. To pytanie, czy zmiany w opodatkowaniu, czy zmiany w stosunku do banków spowodują, że ten proces budowania aktywów no, nie będzie już tak szybki i w takiej skali, jest rzeczywiście dobrze podstawionym pytaniem i myślę, że no, w tej chwili sprawy już zaszły dosyć daleko, ale warto to monitorować, warto patrzeć na to, czy nie będzie tutaj negatywnego impaktu na gospodarkę. Widzimy już w tej chwili w niektórych bankach przygotowanie do nowej sytuacji, widzimy ostrożniejsze podejście do kredytu, widzimy inne kwotowania, widzimy już chociażby jako uczestnicy, bo bank jest również uczestnikiem postępowań przetargowych na finansowanie od największych do średnich przedsięwzięć gospodarczych. Widzimy, że podejście do kwotowania, że ceny, że sposób budowania ofert zaczynają się zmieniać. No i też z obawą patrzymy, czy nie będzie to tendencja stała. Rafał, ostatnie pytanie skieruję do ciebie. Wielokrotnie rozmawiamy o tym, że tak naprawdę fundusz, którym zarządzasz, a kapitał w tej chwili Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, przypomnij mi, to jest 20 ile milionów złotych? Ten, którym zarządzamy mniej więcej, tak. Tak, 20 parę milionów złotych, że tak na dobrą sprawę ważniejszym instrumentem na tym poziomie operacyjnym byłoby poręczenie niż pożyczka i kapitał, natomiast kapitał powinien iść z banku. Znaczy oczywiście
powinien taki fundusz mieć taki instrument pożyczkowy, ale przede wszystkim powinien być to instrument poręczeniowy, bo kapitał powinien być kapitałem bankowym. Czy udało ci się kiedykolwiek jakoś banki przekonać do tego, żeby weszły udziałowo tak, żebyś ty mógł przesunąć swoją aktywność w kierunku poręczenia, a nie poszukiwania kapitału? Rzeczywiście działalność poręczeniowa, którą również prowadzimy, aczkolwiek w odniesieniu bardziej do organizacji pozarządowych, robimy to od ponad 5 lat, ma tą cechę, że w oparciu o znacznie mniejszy kapitał niż w przypadku pożyczek można zrobić więcej. To jest olbrzymia zaleta. Jeśli chodzi o współpracę z bankami przy poręczaniu zobowiązań chociażby przedsiębiorców wywodzących się właśnie ze środowiska absolwentów, to nie jest to temat prosty, ponieważ banki albo mają bardzo mocne procedury, które nie pozwalają im zaakceptować takiego poręczenia, bo ryzyko jest zbyt duże, bądź też konieczna jest współpraca z zarządem banku, zwłaszcza z banków spółdzielczych, które mają tutaj pewną większą elastyczność. Jednak no, nie da się tego zrobić w sposób systemowy, jeśli o każdym kliencie musielibyśmy rozmawiać z zarządem banku spółdzielczego, na przykład Krakowskiego Banku Spółdzielczego, który jest naszym partnerem. I to z pewnością pozwoliłoby zwiększyć skalę wsparcia dla tych osób, gdyby instrument poręczeniowy był wykorzystywany w znacznie większej skali. Pewnym ułatwieniem dla uruchomienia tego mechanizmu byłoby wprowadzenie mechanizmu reporęczeń. To pozwalałoby z punktu widzenia banku zmniejszyć ryzyko, zaakceptować inne ryzyko, jednocześnie inaczej skalibrować ten kredyt, tak aby on wpisywał się w wewnętrzne procedury. I myślę, że w filozofii działania Banku Gospodarstwa Krajowego takie instrumenty też mieszczą się i dobudowanie do tego programu, czy też uzupełnienie programu właśnie o instrumenty reporęczenia byłoby jak najbardziej możliwe i również w przypadku instrumentów kapitałowych można by je zastosować jako zmniejszenie ryzyka dla inwestora, który ma własny kapitał, czyli nie mówimy tutaj o kapitale bankowym, tylko o kapitale osób, które na przykład już zdążyły przez lata swojej kariery trochę pieniędzy odłożyć i szukają okazji do zainwestowania. I wtedy to poręczenie powodowałoby, że ich ryzyko zainwestowania w taki młody biznes i jednocześnie wykorzystanie ich wiedzy zarządczej byłoby znacznie korzystniejsze i również ten kapitał można by wtedy uruchomić. Andrzej Sławiński prosił o możliwość opowiedzenia przez minutę historyjki i udzielam. Tak, bo mamy wśród nas przedstawiciela BGK-u i to historia BGK-u jest bardzo ciekawa, jak ważna jest koncepcja we wszystkim. Otóż pomysł utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego Galicji i Lodomerii powstał przed I wojną światową. Grupa posłów Sejmu Galicji i Lodomerii stworzyła projekt takiego banku, no ale musieli mieć kapitał, tak? A to były bardzo biedne prowincje Austro-Węgier, ale wtedy był mail. Zwane czasami złośliwie głodomerią. Tak, tak, ale wtedy był mail, tak, który się telegrafem nazywał i inwestorzy z całego świata zostali zawiadomieni, że tam w Lodomerii w Galicji mają dobry pomysł, napłynął kapitał, utworzono bank i dzięki temu bardzo szybko w tych dwóch biednych prowincjach powstały koleje żelazne. Bardzo dziękuję. Ta historyjka jest po to, żebyśmy mieli świadomość, że rozwijająca się gospodarka rynkowa wymaga stabilnego i silnego systemu bankowego i chcę wyraźnie powiedzieć, że nasz system bankowy się sprawdził. Nasz system bankowy był jednym z tych segmentów naszej gospodarki, które ochroniło nas przed konsekwencjami globalnego kryzysu bankowego. W naszym systemie bankowym nie było kryzysów, ale to nie znaczy, że problemy kiedyś się mogą nie pojawić i musimy być tu bardzo wyczuleni. Proszę Państwa, będziemy kończyć tę debatę online, czyli dla uczestników z zewnątrz. Ja podkreślę, że nie wszystkie wątki, o których warto porozmawiać, mogliśmy omówić. Między innymi nie mówiliśmy o sytuacji finansowej przedsiębiorstw, która jest dobra, ale z drugiej strony przedsiębiorstwa dzisiaj sygnalizują raczej zawieszanie działalności nowych przedsięwzięć inwestycyjnych niż ich kontynuowanie, czyli same oceniają sytuację jako dobrą, ale z wieloma punktami zapytania, wieloma źródłami niepewności. Chciałbym, żebyśmy na następnej debacie tego rodzaju, debacie online, która odbędzie się w Zakopanem
w dniu 20 maja, także o 9, zwrócili więcej uwagi na problematykę przedsiębiorstw, na problematykę inwestowania w szczególności przedsiębiorstw. Chcę także powiedzieć, że tym wątkiem takim specjalnym dzisiaj to było zatrudnienie tej debaty, będzie problematyka surowcowa, cen surowców, dlatego że jednym z tematów sympozjum będzie problematyka właśnie gospodarki surowcowej. Chciałbym bardzo serdecznie panom podziękować. To była wielka przyjemność uczestniczyć w rozmowie z panami. Sądzę, że ci, którzy chcieli tego wysłuchać, z pewnością mają bardzo wszechstronne i niezwykle kompetentne komentarze. Mogą sami oczywiście konfrontować to ze swoimi zestawami danych i odczuciami, ale daliśmy państwu dzisiaj naprawdę przeglądowy obraz polskiej gospodarki. Obraz, który jest ogólnie rzecz biorąc optymistyczny, to trzeba wyraźnie powiedzieć, ale z coraz większą ilością ciemnych plam i też musimy to sygnalizować. Dziękuję państwu za uwagę.